witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wracam właśnie z Kostrzyna. Naszła potężna czarna chmura. Leje, dosłownie leje. Na Myślin. Leje. Później jak przestanie padać, to oczywiście pojedziemy na ogród. Dolało. I to solidnie dolało. Spadło 32 litry deszczu. Na ogrodzie jeszcze nie byłam, ale tutaj, gdzie chodzi nasze bydełko, tu jest płyta gnojowa. Utwardzone jest to, wybetonowane, wyłożone takimi betonami. No i stanęła woda. Zrobiło się takie bagno. I teraz tutaj Edziu przywiózł stare, zeszłoroczne siano, które gdzieś tam troszeczkę zamokło, kurzy się. One to zaraz rozprawią. I zobaczcie, tam mają świeże gadziny jedne. A jednak to stare jakoś im lepiej tutaj smakuje. Bo jeszcze jak ewentualnie to tutaj rozłożą, będzie się widzieć, że jest przymało, to dostaną drugi, a nawet i trzeci balot. Jakie szczęśliwe. Mąż też. Mężu, jesteś szczęśliwy? A łącznie, jak zobaczyłam, w deszczomierzu spadło 32 litry. No i jadę teraz na pole, na ogród oczywiście, sprawdzić, jak to wygląda. No, jesteśmy już na ogrodzie. Zobaczcie, kto tutaj jest. Witam. Już na pewno wiecie kto, bo jesteście po emisji filmu na Krzysia kanale. Jest Krzyś, tam dalej jest Artur z żoną Agatą, który ma kanał Esiok. Edziu tam pokazuje im nasze pole. No i tutaj zeszła woda, ale ona stała, bo widać, że stała, ale minęło kilka godzin i to wsiąkło. Ale tutaj jest bagno. Zobaczcie. Taka pusta, jak cokolwiek tutaj z niej będzie. Nawet pode mną się ugina. Tak, pod tym szczypiorkiem się ugina. No to jaki już szczypiorek, nie jest... 50 kilo waży. Tak, jak dobry komar z piętami. Ale powiem Wam, że jak taka pusta któraś przeżyje, to będzie naprawdę cud. Ja już ją spisuję na straty. Tam, co we wczorajszym odcinku mówiłam, wyjadł mi ją zając. Ta tutaj cały czas walczy, jeszcze raz walczy z tym mokrem. Co troszeczkę się podniesie, to dopucuje. No i od nowa jest mokro. Tutaj jeszcze się ta woda błyszczy. Edziu przed chwilką był sprawdzać, bo tam żeśmy wczoraj to siano presowali i wiecie co, nie zdążyliśmy wszystkiego spresować. Tam w oddali jest cała łąka skoszona, niestety wlało w to i tam, gdzie te baloty są zwinięte pod niektórymi, no jest trochę wody, zwłaszcza tam na dołku, gdzie kiedyś rodzice mieli plantację truskawek, to te baloty lekko, nie ma jej dużo, no ale woda jest i resztę łąk też troszeczkę woda stanęła. Dzisiaj chciał kosić, no ale po takiej ulewie to jedynie chyba tylko kurczę w woderach by tam. Jeżeli nie będzie padać, to po niedzieli za kilka dni, jakby obesło, może znowu kawałek tych łąk skosi. No zobaczymy. Także tak to wygląda tutaj po deszczu. Wszystko sprane. Dostało wody. Dużą dawkę kolejnej wody. Tutaj wszystko jest zaciapane. Dzisiaj miało być dalej plewienie, no ale tam nawet nogami nie wejdzie, także trzeba znowu kilka dni czekać i po niedzieli. Ale po niedzieli za tych kilka dni to tutaj to ziele będzie o 5 cm wyższe. Tu jest marchewka, dalej buraczki. No i nie wiem. Na razie nie myślę, zobaczymy. A tutaj jest Artur. Witam. Artur wita, żona Artura i Edziu. Edziu idzie pewnie na malinki. Nazbierasz dla mnie, kochanie? O, idę i ja. I jak tam, Artur? Jak to wygląda? No jak dla mnie, no to co wygląda? No jest za mokro. Chwasty są, jak to chwasty, lubią wodę i rosną. Tak. Się męczy. Ja tylko próbuję. No efekt jaki jest, no już tutaj... Bo tu wyżej. Tutaj właśnie wczoraj to wszystko plewiłam. No i praktycznie dzisiaj już bym miała to zrobione. Tutaj jest marchewka, zobaczcie, ona bardzo ładnie
powschodziła też siana późno, bo na tamtym kawałku to mi wymokła z pierwszego deszczu, tam za chwileczkę podejdziemy. No powiem szczerze, że w tym roku no jest tak jak jest, jest ciągła walka, walka i jeszcze raz walka z przeciwnościami losu. Panie Krzyś, tak, jak to wygląda? Przeciwność tego, co u Ciebie, nie? Jak u Ciebie suszy. U mnie suszy, tak, jeżeli chodzi o opady, to suszy. No dzisiaj mieliśmy na dzisiaj zapowiadane burze, dostaliśmy alerty. No nadal suszy, także. Niedzieli równo, niedzieli. Tam suszy, tutaj leje. No i tak, dzisiaj był taki plan. Są goście, że będziemy tutaj obrabiać tę marchewkę. I tylko na planie się skończy. Niestety pogoda nam pokrzyżowała plany, więc przyjechali goście również wypocząć. Tobie też się należy odpoczynek. Ale Artur nie odpuszcza. Chociaż z brzegu, tam gdzie się da stanąć, ale to próbuje. Ale pod butami woda się wyciska. Wyciska się woda, także nie ma sensu. Czekamy. Życie. Życie, samo życie, jeszcze podjedziemy tam, na tamten, drugi ogród. Tak, tam gdzie te nieszczęsne warzywa walczą z tą wodą. No tak wygląda rolnictwo, nic nie zaplanujemy, nic nie przewidzimy. No i co tu więcej mówić, no tak, tak wygląda prawda. A tam, zobaczcie, jak dwa szpaki na czereśni, Edziu z Agatą pędzlują maliny bieszczackie. I jak smaczne są? Smaczne. Owoców jest dużo. Już tutaj je trzy razy zbierałam. Są owoce duże, smaczne, ale te maliny, no niestety, one cały czas walczą tutaj z mokrem. Stały w wodzie, potem dolało deszczu. Teraz też dostały kolejną dawkę deszczu i tutaj żółkną im od spodu liście. Jeżeli macie podobną sytuację, bo też często pytacie, co to jest, jak żółkną liście od spodu. One mogą żółknąć sucha, jeżeli malina ma sucho, to będą właśnie od spodu zasychać, zawsze od spodu. Albo jak mają w tym przypadku u mnie za mokro, to też będą zasychać od spodu. Może to również być choroba malin, bo maliny również mają chorobę i tutaj trzeba zastosować oprysk. Jeżeli, no u mnie ta żółtość akurat nie jest chorobą, ale jeżeli maliny mają bardzo dobre warunki, a mimo to żółkną, trzeba sięgnąć po oprysk silniejszy, aby z tą chorobą walczyć. Ale ogólnie, jeżeli od wczesnej wiosny, jak one tylko zaczną rosnąć, jeżeli stosujecie czosnek, sodę, czy chociażby drożdże, albo nawet roztwór z jodyny, to maliny chorować nie powinny, chyba że dostaną chorobę bakteryjną, no to wtedy tak, ale jeżeli się stosuje systematycznie, to generalnie chorób nie ma. A ten siedzi tutaj na klocku i nie wiem, medytuje, ma żal, że mi tak ogród zalało. Utopiłem się u Ciebie na ogródku. Artur mówi, że się utopił u mnie na ogródku. Szuka wody, żeby umyć ręce, a ten załamuje ręce. Mokro, nie? Naprawdę mokro. Mokro. Mokro, seler żółty z nadmiaru wody umie, żółty z niedomiaru, znaczy z tego. Z niedoboru. Niedoboru, tak. Jedynie co się patrzę, to por mam troszkę większy, nie? I tak często we trójkę rozmawiamy, łączymy się telefonicznie. W bólu. I w bólu też, w bólu też. I tak porównujemy swoje warunki. No i tak w rozmowie, jak się nie widzi tego, to całkiem inaczej, nie ma się odniesienia do punktu widzenia. I teraz tak naprawdę chyba, żeście się dopiero zderzyli z tą rzeczywistością, no ty nie? Widziałaś u mnie, jak to wyglądało miesiąc temu. Ja dopiero teraz widzę, jak u ciebie to wygląda. Ty masz nadmiar, ja mam niedobór i... A Artur, tak po środku jesteś. Tak, no tak u mnie spadło 30 litrów. Przez 2,5 miesiąca spadło chyba 65 litrów, to tak też 20 nie litrów miesięcznie, no to tak, no jest.
No a u mnie spadło właśnie wtedy 116 litrów w ciągu 2 dni, gdzie 106 spadło w jedną chwilę. Dzisiaj spadło 32 litry łącznie, bo w nocy padało i z rana. To jest dużo, to jest naprawdę dużo jak na te warunki tutaj u mnie, bo to wszystko gnije, to będzie gnić. W kartoflach tam też dołkami, gdzie wymokły, stanęła woda. No jest przesyt. Także cały kraj praktycznie zmaga się tutaj z różnymi skutkami tej aury. Takie wahadło w jedną, w drugą stronę. No. Nie jest to porówno. Siano, u mnie jest trawa, tak jak widzicie, w pas. Bela praktycznie na beli. Nie możemy go jako tako wykosić. Musimy czekać na pogodę. Z kolei tam, gdzie jest pogoda, nie mają co kosić. I... No ja nie mam co. Gdzie były lepsze kawałki, to... Bardziej pazerni wykosili tak, moje zdążyli, łąki. Byli pierwsi, tak. Nie? No ale no niestety nie dzieli porówno. Idziemy jeszcze tam zobaczyć. Bo już wiemy. A tutaj woda bardzo długo stała. Mieliśmy posadzoną cebulę trzęsej zimową. Niestety ona wymokła i później jak tylko dało się wjechać, bo na tamtym ogrodzie, co byliśmy przed chwilką, nie można było, bo tam stała woda. Edziu tu uprawił, posialiśmy warzywa i przyszedł ten nieszczęsny deszcz. Tutaj to wszystko było też pod wodą. I z Agnieszką plewiłyśmy. Dało rady tutaj wyplewić tylko to, co widzicie, jest wyplewione. Kawałek buraków. A tutaj wszystko było pod wodą. Tu było jedno bagno, nie szło, to się wszystko wyrywało i tak już zostało. Potem zrobiła się taka skorupa popowodziowa i tutaj nie idzie ani ziela wyrwać, ani nic. No i tu z rodzicami, z Edziem, żeśmy chodzili, zastanawialiśmy się, co z tym zrobić. Że zapniemy talerzówkę, wszystko zatalerzujemy, ale no słuchajcie, szkoda jest tego pasternaka i tej pietruszki, bo to się uratować dało. No i teraz z kolei nie idzie znowu wyplewić, bo co troszeczkę podeschnie, no to wleje, no wleje i urywa się, jest to wszystko zaklepane. Cebula, no cebula ładnie wygląda. Tutaj górką, tam dołkiem jest niestety, gdzie Agata jest. Taka zapyziała, no tam ją męczy mokro, ona jest żółte końcówki ma i to też nie jest żaden robak, nie jest nic, tylko niestety z mokra. Cypki, zaczyna mi tu puszczać, też przyjdę w poniedziałek, poobrywam je, bo to jeżeli Wam się na cebuli pojawia, definitywnie trzeba oberwać i oberwać tutaj przy samej nasadzie, dlatego że jeżeli to zostawicie, owszem, możecie pozyskać sobie nasionko i te nasionka będą bardzo dobrym materiałem nasiennym na kolejny rok, ale nie będzie cebuli. Ona będzie miała taką grubość w środku jak ta pałka i będzie taka mało wartościowa, twarda. Tu były ogórki, dalej ogórki, które niestety wymokły i ogórków w tym roku nie ma. Zostały mi tylko 3 krzaki ogórków. Tyle mam w tym roku ogórków. Dosiewałam później, drugi raz wysadzałam z doniczek. Niestety przyszedł kolejny deszcz, to wszystko zalało. No i niestety jest jak jest. Cała prawda o sytuacji u mnie w tym roku. W tamtym roku też było ciężko, bo walczyliśmy z suszą. Poprzednie 6 lat zmagaliśmy się tutaj z upałami, z brakiem tej wody, ale jakoś to szło. A w tym roku z jednej anomalii do drugiej i w sumie no tak coś mi jeszcze mówi, że kto wie, czy jeszcze woda nie przyjdzie. Jest rok przestępny, bardzo ciężki i jeżeli idzie o uprawę warzyw, o owoce, w całym kraju coś się dzieje. Niby warunki sprzyjają, to żółkną pomidory, to ogórki się nie wiążą, to owoce opadają. Po prostu rok jest... bardzo zły, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju uprawy. No, trzeba się z tym pogodzić. Ja był taki moment, że miałam chwilkę jakiegoś takiego doła, miałam dość, no ale to nic nie da. Trzeba próbować ratować to, co jeszcze jest do uratowania, a resztę, no trudno, no taki jest rok.
I tutaj nie przeskoczymy pewnych rzeczy. Trzeba pokazywać tą prawdę, jak jest, że człowiek nie ze wszystkim może sobie dać radę. Z naturą niestety nie wygramy. Co się da zrobić, to się da, a co nie, no to trzeba odpuścić. A tutaj jest czosnek. Ten czosnek przeszedł bardzo wiele. Całą zimę stała tam dołem woda, później tutaj cały czas było bagno, bagno i jeszcze raz bagno. Że on jest, to my się tutaj też dziwimy. Nie szło tego wyplewić, tak zostało z tym zielem. Teraz usuwanie tego też już nie ma sensu, bo to czosnek będzie się zaraz wybierać. No i zobaczymy, jak on wygląda, o ile go wyrwę. O! Patrzcie, jaka piękna główka. Czosnek jest piękny. I powiem wam tak uczciwie, że z Edziem, jak tutaj przychodzimy, sami się dziwimy, jak ten czosnek tutaj dał rady. Nie ma robaków, nie ma chorób. Większych zabiegów tutaj żeśmy nie robili, takich dokarmiających, bo tutaj ziemia była bardzo dobrze przygotowana, wynawożona. Podlewanie jakimkolwiek humusem czy inne dokarmianie odpadało, bo on tutaj miał tyle wilgoci, że jakbyśmy jeszcze go podlali, to on by chyba, wiecie, nawet nie przeżył tutaj. Ale jest ładny. Tam zostały dwa rządki na nasienie. Nie obcinałam tych kwiatostanów, temu poobcinałam wszystkie kwiatostany. No i co? No jeszcze tak ze 2-3 tygodnie i będę go pomału już wybierać, ten czosnek. Rok jest jaki jest, jest naprawdę bardzo ciężki. Czasami już tutaj mieliśmy dość, zwłaszcza tego zielska, ale no tutaj też starsze osoby, które gospodarowały od X lat, też powiedziały, nie przejmuj się, to nie pierwszy, nie ostatni rok. Też poradziły nam zostawić tą mokrzycę, że będzie, jeżeli nie będzie padać, to będzie piło wodę, będzie wyciągało. No i chyba to jest, nie chyba, a na pewno. Też żeśmy zauważyli, że jak padają te deszcze, wszędzie, gdzie wyplewione, jest bagno. Tam widzieliście przed chwilą, a tutaj nie. Jednak te korzenie piją i to było dobre posunięcie, bo nie wpłynęło to na plon, na zmniejszenie plonu czosnku, bo on tutaj miał tak składników pokarmowych, że wykarmił i siebie, i zielsko. Każdy, kto tutaj przyjedzie i zderza się z tą rzeczywistością, to przyznaje rację, że całkiem inaczej wygląda to wszystko przez ekran, a inaczej w rzeczywistości. I każdy mówi, że pierwszy raz zderzył się z taką siłą natury, z takimi przeciwnościami. I też każdy się dziwi, jak mimo wszystko takiego mokra to rośnie. A najbardziej to jest tu Krzyś zaskoczony. Podziwia czosnek, patrzy i sam mówi, że on no nie dowierza. Takie bagno, a taki czosnek. No to chyba tu jest zasługa tego, że gleba została dobrze przygotowana. Ona wtedy jest jak gąbka, magazynuje tą wodę, przechowuje. No i te rośliny w takiej glebie dobrze się czują. Najgorzej, jak jest po prostu ona zbita, nie ma tej gruzołkowatości. To jest najgorsze. Tu tak. Było bardzo dobrze pole przygotowane i no, gdyby nie ta woda, to tutaj byłoby czyściutko, tak jak po inne lata, a w tym roku, no niestety, no. Ale tak wygląda prawda. Nie ma co tutaj narzekać, bo mogłoby być całkiem Sahara, wszystko by wyschło, podlewanie by nie dało rady. Ja wiem, jak jest u mnie. U mnie gleba jest delikatnie lepszej klasy, ale no niestety... Jest sucho, wykańcza. No niestety, no nie dam rady tyle podleć. Podlewamy tylko doraźnie jakąś tam ten fragment przy korzeniu, a reszta po prostu cierpi. Odbiera tą wilgoć, którą my podlewamy, więc... Mimo wszystko... Mimo, że nie jest tak, jak tego bym sobie życzyła, ja lubię wyplewione, lubię czyściutko, co pokazywałam już na filmach w poprzednich latach. Uwielbiam, jak jest wszystko pod sznureczek. Teraz no jest jak jest, ale mimo wszystko uwierzcie mi, że mam powody do zadowolenia. No taki czosnek. No czosnek to jest dużo ładniejszy. Piękny jest. Cebula tam, gdzie daje sobie radę, nie zeszła poniżej tam, gdzie ta woda stała, też jest ładna. Pietruszka, pasternak, połowa niestety,
do wyrzucenia, ale połowa mnie cieszy. I jak? No, słuchaj, jak? No, żeby wszystko, wszędzie takie były kłosy, to plon rzędu 10 ton niewyjęty. Piękne kłosy są i zobaczcie, tylko na oborniku tutaj był stosowany w tamtym roku poplon 3 razy. Ziemia była spoczynkowana, poszedł obornik kompostowany i zobaczcie, jakie są kłosy. 4 rzędy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. 15. Dobrze, czyli nalane ziarko. Tak, wilgoci jest. Mhm. I teraz zobaczcie, bo też słyszę takie zdania, bez nawozu się nie da. Jeżeli jest obornik, jeżeli jest dużo obornika własnego, da się bez nawozu. No jeżeli ktoś tego obornika nie ma, no to rzeczywiście się nie da. Ale kochani, jeżeli tylko macie obornik, stosujcie go i popatrzcie, jakie są kłosy jedno w jedno. To jest samosieja z obornika. Gdzieś te ziarka trafiły ze tutaj słomą. Z obornikiem. Tak. Tak. Jakie no i to podejrzewam, piękne, że 2-3 rośliny tak się rozkrzewiło. Tak, tak. I to jest pszenżyto. Pszenżyto. Bo też pytacie, kiedyś były pytania, jak pokazywałam, co to jest za zboże. To jest pszenżyto. Każdy gatunek różni się od siebie. Chociażby nawet tutaj tymi wąsami, kolorem ziarnka, kształtem ziarnka. Kiedyś może zrobię taki odcinek i pokażę Wam różne gatunki zbóż, jak one wyglądają. A to jest miotła. A to jest miotła, tak. Zmora rolników w zbożach. Mietlica pospolicie zwana. Tak. I u mnie w tym roku nawet i ona jest. U nas Ci tego dostatek. W tym roku ja to mam. I ja też. Łączy nas wszystkich miotła. Agata tam też mówi, że takiego mokra nie widziała jeszcze. Pierwszy raz zderzyła się z takimi niesprzyjającymi warunkami. No i też jej pierwsze słowa, jak ty sobie tutaj w ogóle radzisz? No radzę sobie tak jak mogę, na ile mi tutaj natura pozwala, to sobie radzimy, a resztę po prostu no odpuszczamy, bo co mamy zrobić? Edziu z Arturem pojechali już do domu. Miało być wspólne nagranie, ale Edziu po wizycie u pszczółek niestety został bardzo kontuzjowany. Osy go zaatakowały. Gdzieś tam zrobiły kokon i wszedł, nawet nie wiedział, no i rzuciły się na niego. Pokąsały go, pożądliły go w nos i pod oko i pojechał do domu. Już nie będę go takiego nagrywać. No i zostaliśmy do pożegnania w sumie dwoje. We dwoje. Agatka poszła tam. Jest osobą skromniutką, wstydliwą. Z daleka, tak. Pokaże się, ale z bliska nie chce. No i szanujemy to. A chłopaki szybko do domu przykładać lodem. To może obydwo ją oberwali. No nie wiem, u Artura nie widziałam, nie zdążyłam. Jest tylko bardziej u Edzia twardy. Nie wiem. Nie dał no po tak sobie to poznać. Tak, tak to bywa. No a tutaj tak to wygląda właśnie, jak widzicie. Cała prawda o tym roku i podejrzewam, że większość z Was zmaga się z takimi samymi problemami. Bądź podobnymi, tak. I pokazywanie tylko części ogrodu, tej, która jest pięknie wypielęgnowana, tak naprawdę nie ma sensu, bo to jest fałsz. Dlatego pokazuję tak, jak jest. I też powiedziałam, że będę Wam pokazywać prawdę, jak jest w rolnictwie, z czym rolnik się tak naprawdę mierzy, nie? No, ja też pokazuję. No, czasami się spotykam z jakimś niezrozumieniem, bo inaczej to nie można nazwać. No jest, dlatego trzeba pokazywać prawdę, żeby każdy miał taki przejrzysty obraz, jak to wygląda. Nie zawsze są tylko dobre chwile, nie zawsze są superlatywy. Są takie właśnie sytuacje jak teraz, gdzie tak naprawdę no, zbyt wiele od nas nie zależy. Zależy wszystko od aury. Człowiek robi ile może, to, co może w danym momencie, no a reszta, no widzicie, jak to wygląda. Walka, jeszcze raz walka. No u mnie z wodą, u niego z suszą. I no nie tylko z suszą, bo to wszystko jest powiązane jeszcze. Tak, tak, dokładnie. Ale mimo to, tak jak zawsze powtarzam, cieszmy się chwilą. Ja nawet, zobaczcie, taka tam woda stała, tutaj kapusta,
nie mam już jej, bo wiem, że nie będę miała, ale może Krzyś będzie miał, to się wymienimy, on da mi kapustę, ja jemu dam czosnku i będzie okej. Okay. No chyba to ma na celu taka sytuacja, to mówię tak. Zawsze, takie, do takich refleksji dochodzę czasami, że może powrócimy do dawnych czasów, kiedy ludzie musieli ze sobą rozmawiać, nie było internetu, nawiązywali taką wymianę, ty dasz mi to, ty dasz mi tamto, tak jak było świeżo po wojnie, prawda? Ale mnie teraz słońce razie, stanęłam sobie pod słońce i jakoś tak... Głupio mi tu stać. Szczęśliwsza jesteś. Jestem szczęśliwsza. Będziesz rosła. Masz wilgoć, masz słońce, wszystko co potrzeba do wzrostu. I będę rosła. Oj, 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 oj. Życzę wam, kochani, dużo zadowolenia mimo tych takich przeciwności losu i znalezienia optymistycznych punktów w tych takich pesymistycznych punktach, bo jednak warto się cieszyć, tak jak tutaj u mnie, kapusta, forekok, pomidory, ogórki, może też forekok, ale za to się pochwalę czosnkiem. Wszystkiego pięknego mieć nie możemy, ale naprawdę powód do dumy daje to, że możemy się chociaż pochwalić, tak jak ja czosnkiem. To ziarenko piasku. Tak, to ziarenko na pustyni, piasku. I innego tyle wam koloru. Też życzę. Dokładnie. Wzajemnie. Do następnego. Pozdrawiam. Agatko! Wracaj! Wracaj! Agatka dzierży w ręce główkę czosnku i wraca tutaj do nas. Na razie. Pa, pa!